Mała Liza wzięła go. Teraz ma przytulny dom, niby we śnie, i czułą opiekunkę na dobre i na złe. Sztruksik to przyjaciel nasz, radosny co dnia. Sztruksik to przyjaciel nasz i każdy go zna. Sztruksik to przyjaciel nasz, milutki, śmieszny miś. Mógłbyś z nim nie jeden raz na koniec świata. Truksik. Lot niespodzianka. Ludzie wydają się stąd tacy mali. A zobacz ten dźwig, Lizo. Niesamowity. Patrz, ten pan macha do nas. Hej, hej. Uwielbiam jeździć na górze. A pani też lubi? Ależ tak. Domy i ulice wyglądają stąd zupełnie inaczej. Podoba ci się, Sztruksiku? Pytanie, jeszcze jak? A, Lizo, obejrzyj się. O. Lata zupełnie jak latawiec. Ale nasz jest ładniejszy. Nie mogę się już doczekać, kiedy wypróbuję mój szybowiec. Poleci tak i tak i tak do nieba. I będzie szybował na wietrze. Dziś jest dobra pogoda na puszczanie latawców. Będzie leciał w górę, w dół i znowu w górę. A pani puszczała kiedyś latawce? O, wiele razy. Kiedy mieszkałam w Chinach, z lotu latawca wróżyliśmy sobie przyszłość. Robiliśmy latające smoki, a one tańczyły na wietrze. To było naprawdę piękne. Wysiadamy, to nasz przystanek. Myślisz, że latawce polecą tak wysoko? Na pewno. Tylko musimy je najpierw tego nauczyć. Wy przygotujcie wasze latawce, a ja tymczasem nakarmię gołębie. Dobrze. Zawołajcie mnie, gdybym wam była potrzebna. Dziękujemy pani. Ale popatrzy pani na nasze latawce. Uwielbiam patrzeć na latawce tańczące na wietrze. Powodzenia! Podoba ci się mój latawiec? Wygląda jak wielki motyl. Zobaczymy, czy potrafi latać jak motyl. Zobacz, wiatr już nie może się doczekać. Zawsze chciałem puszczać latawce. Wiesz co, Sztruksiku? Jak ja nauczę się puszczać latawce, nauczę tego i ciebie. Ty też spróbujesz, dobrze? Dobrze. Zostań tutaj i grzecznie na mnie czekaj. Ale się poplątało. Zaczekaj, zaraz ci pomogę. Dzięki. Ty potrzymaj te końce, a ja pociągnę linkę. Trzymam. Teraz dobrze, mogę już zaczynać. A ty? Niezupełnie. Od mojego latawca odpadł ogon. Pokaż, może coś na to poradzę. Jeśli przywiążę go do tej listewki, powinien się trzymać. Zrobione. Dzięki. Jesteś gotowa? Puszczaj pierwszy. Ja siądę obok Sztruksika. Uwaga, zaczynam. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Biegnij szybciej! Wzbił się! Jej, Mopi! Udało ci się! Widzisz, Sztruksiku, jak lata ten latawiec? Tak pięknie i tak wysoko! Zrób to samo ze swoim! Teraz nasza kolej! Szybko, Lizo, szybko! Ale on lata! Uważaj, nie tak blisko! Dobrze! Ale szybują! Wyżej! Hop, hop,
Jeszcze wyżej! Hop, hop! Pani Cho! Patrzy pani! Cudownie! Świetnie sobie radzicie! Wyobraźmy sobie, że to są smoki, takie jak puszczają w Chinach. Dobra! Nadlatuje ziejący ogniem czerwony smok! Możesz mnie gonić i gonić, ale nigdy nie dogonisz mojego podniebnego smoka błyskawicy. On jest szybszy od wiatru. Nie dogonisz mnie. Jej, zobacz jak mój wysoko poleciał. Dosięga prawie do chmur. Ha, jeśli myślisz, że twój jest wysoko, to spójrz na mój. Mój poleci wyżej, przekonasz się. Ha, zobaczysz, ja i tak wygram. Ha, to się jeszcze okaże. Dlaczego oni wyglądają na takich zagniewanych? Myślałem, że puszczanie latawców jest wesołe. Liza jest taka przejęta zawodami z Mopim, że zupełnie zapomniała o mnie. Może zrobię sobie własny latawiec? Powinienem umieć latać. Zawsze chciałem nauczyć się latać. Dzień dobry, ptaszku. Fru! Ja też frunę. Ej, patrzcie na mnie. Latam jak samolot. Raz, dwa, trzy i w dół. Bardzo dobrze. Ale Liza się zdziwi, jak mnie zobaczy. Tak wysoko na pewno nie potrafisz. Nie? To zobacz. Ach! No i co ty zrobiłaś? Jak to ja? To twój latawiec uderzył w mój! To twoja wina! Właśnie, że twoja! Właśnie, że twoja! Twoja. Ojej! Twoja. Zaczynają się kłócić! To nic nie da! O! Ja też nie mogę mojego ruszyć! Cały się zaplątał! Jak będziemy szarpać, to będzie jeszcze gorzej! Może by się udało czymś je odczepić? Zobaczmy w plecakach! Pójdziesz poszukać w nich czegoś do pomocy? Jasne. Ojej, zapomniałam o Struksiku. Tak bardzo chciałam być lepsza od Mopiego, że całkiem zapomniałam o mojej obietnicy. A teraz oba latawce utknęły na drzewie. Nie martw się. Polatałem sobie na grzbiecie wielkiego smoka. Raz wysoko, raz nisko. Widziałem samoloty i ptaki i nawet bawiłem się w chowanego w chmurach. Lizo, co tak długo? Pośpiesz się! Z mojego latawca widziałem robotników, jak kładli na dom szkielet dachu. Ciągnęli go w górę i bach! Już stał! Wiesz, Lizo, jak się coś robi razem, to idzie to o wiele łatwiej niż pojedynkę. Masz rację, Struksiku. Dobra, zobaczmy, co my tam mamy. Ha, sznurek, bibułka, kredki, taśma, torba plastikowa. O. Nie ma nic, czym można by zdjąć latawce. Spróbuję jeszcze raz. A może wspólnym wysiłkiem moglibyście zrobić z tych materiałów nowy latawiec? Świetnie to wymyśliłeś, Struksiku. Zrobimy nowy latawiec. Mopi, szybko, chodź tutaj! Teraz powinien polecieć. Tak, dobrze nam poszło, prawda? No tak, ale ciekawe, kto go będzie puszczał? Jak przyczepisz do niego dwie linki, oboje możemy go puszczać. To świetny pomysł! I wtedy latawiec będzie latał jeszcze lepiej. Bardzo ładny. A dzięki tym dwóm linkom możecie go puszczać razem. Doskonałe rozwiązanie. To jest nasz najnowszy wynalazek. Czas go wreszcie wypróbować. Zaczekaj chwileczkę.
ale obiecałaś... O, oczywiście! Znowu bym o tobie zapomniała. Wiesz co, Sztruksiku? Mam dla ciebie dużo lepszą zabawę. Pani Cho, mogłabym sobie wziąć to puste pudełko? Naturalnie. Jestem bardzo ciekawa, co chcesz z nim zrobić. Ta-da! Widziałam wiele latawców, ale takiego jeszcze nigdy. Och, czegóż to te dzieci nie wymyślą? Zobacz, jak wysoko! Latawiec, latający Sztruksik! To dużo lepsza zabawa niż te głupie zawody. Aha! Wysokość, chmury, wiatr, ptaki i nic więcej do szczęścia nie trzeba. Co dwie głowy, to nie jedna. Kochanie, jak ci poszło? Dobrze. Nauczyłam się dziś dużo nowych rzeczy. Miło jest poznawać nowe rzeczy, prawda? Jestem głodna jak brachiozaur. Jak brachiozaur? Mhm. Tak wygląda brachiozaur. Dzisiaj uczyliśmy się o dinozaurach. Czy dosyć ugotowałam? Nie spodziewałam się dziś dinozaura na obiedzie. No więc opowiedz mi o tym brachiozaurze. To największy z dinozaurów, ważył prawie 70 ton. To duży zwierzak. Niestety już ich nie ma. Wszystkie wyginęły miliony lat temu. Może zabrakło dla nich na Ziemi pożywienia. Może. To będzie dobre. Lizo, co robisz? Mam coś zrobić do szkoły na piątek, ale chcę się do tego zabrać już dzisiaj. Robisz nową tablicę liści? Nie. Szkoda, dobrze znam się na liściach. Mam ciekawsze zadanie. Muszę zrobić dinozaura z takich materiałów, jakie znajdę w domu. Pozwolisz, żebym ci pomógł? Pewnie, Sztruksiku. Lizo! Aha? Co to jest dinozaur? One żyły miliony lat temu i były bardzo duże. Większe niż nasz konik? O wiele większe od konika. Chodź tu, pokażę ci. Wypożyczyłam tę książkę z biblioteki. Jej! To jest jeden z dinozaurów. Nazywa się Diplodok. Ale ma długą szyję. Dzięki temu mógł dosięgnąć do najwyższych drzew, które objadał z liści. Co tu o nim jeszcze piszą? To, że od czubka nosa po koniec ogona był taki długi jak 3 autobusy. Ale wielki! Ojej, to one miały takie duże zęby? To jest tyranozaur. Największe mięsożerne zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na świecie. A co on jadł? Inne dinozaury. Możesz przewrócić kartkę? A to mój ulubiony dinozaur. Co on ma na plecach? To jego pancerz. Chronił go przed innymi dinozaurami. O, widzisz? Na ogonie ma 4 kolce. Wygląda naprawdę groźnie. Ale wcale nie był taki groźny. To stegozaur. A stegozaury żywiły się roślinami. Uff. I właśnie tego stegozaura zamierzam zrobić. Ja też zrobię własnego. Z wyciorów do fajek zrobię szkielet mojego dinozaura. A mój dinozaur będzie miękki i ciepły, bo ja go zrobię z kawałków filcu. Mój stegozaur zaczyna już nabierać kształtów. Ojej, zupełnie jak na obrazku w książce. To chyba pterodaktyl. To jest mój stegozaur. Czy to ty kichnąłeś?
Jeśli tak głośno kichasz, to na pewno bardzo głośno potrafisz ryczeć. Mhm. Dobrze, możesz ryczeć. Wow. Słucham? Wow. Co ci jest? Zimno mi. Brak mi czegoś, co by mnie okrywało. Ale z czego mogłabym ci zrobić to ubranko? Piękny, witaj z tego za. Witaj, dinozaurze! Chyba nie zaliczasz się do dinozaurów. Może chcesz się pobawić? O, ale jesteś wielki. Dzięki. Możemy się pobawić? Jasne, a w co? Na przykład w chowanego? Ja pierwszy się chowam. Dobrze, ja będę szukał. Gotowy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stało ci się coś? Zawsze to samo. Mógłbym się wreszcie nauczyć. Czego? Tego, że jestem taki miękki. I nie mam wcale kości. Jestem zdecydowanie za miękki. Mój dinozaur nie jest dobry. Jest za miękki. Mój też wcale nie jest dobry. Jest mu za zimno. I nie mam pojęcia, czym mogłabym go okryć. Sztruksiku, już wiem, jak zrobić idealnego dinozaura. No jak? Dasz mi też coś przykleić? Jasne. Uważaj, żebyś sobie nie pokleił futerka. Teraz twojemu nie będzie już zimno. A twój nie będzie już zbyt miękki. Uff, zmęczyłam się. Ja też. Robienie z tego za... z tego zaura. To ciężka praca. Ciekawe, dlaczego jeszcze nie spotkaliśmy ani jednego dinozaura. Może one teraz odpoczywają? Lizo! Moje drzewo się ruszyło. Jeszcze nie słyszałam, żeby drzewa mogły się ruszać. Jesteś tego pewna, Lizo? A moje też się poruszyło. Czy on jest z tych, co jedzą rośliny? Tak, zobacz. To diplodok, którego widziałeś na obrazku. To ten dinozaur o długości 3 autobusów? Nie martw się, nic nam nie zrobi. Sztruksiku, stoisz na śladzie stopy. Stoisz na śladzie stopy tyranozaura. Czy on jest z tych, co nie jedzą roślin? Aha. To nasz stegozaur. Jak się macie? Nie jesteś już miękki? Nie, widzisz? Nie jest ci zimno? Ani trochę. Dotknij mnie. Jestem cały cieplutki. Łaskoczy. Chcecie posłuchać mojego ryku? Tak, oczywiście. Wow!
Mogę głośniej, jak chcecie. Już wystarczy. Zabrać was na przejażdżkę? Naprawdę? Możesz? Tylko uważajcie na moje kolce. Są ostre. Udało się! Dwa dinozaury w jednym! Nazwiemy go Sztruksikolizaur. Och, to najlepszy dinozaur na świecie! Bez ciebie bym go nie zrobiła. Bez ciebie bym go nie zrobił. Jak to się mówi, co dwie głowy to nie jedna, prawda? Wersja polska Master Film na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Anna Klimkiewicz, dźwięk Jakub Lenarczyk, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Monika Kwiatkowska, Brygida Turowska, Małgorzata Kaczmarska, Aleksandra Koncewicz, Piotr Zelt, Beata Łuczak, Anna Ułas, Tomasz Gęsikowski, Jerzy Mazur.